Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w nowym studiu. Wyszliśmy z podziemia. Wyszliśmy z podziemia, no ale to jest dobry dzień, bo Toyota ogłosiła powrót do rajdowych mistrzostw świata. To my ogłaszamy premierę naszego nowego studia. Mamy nadzieję, że będzie się podobało i że będzie się w nim bardzo dużo działo. No ale mamy dzisiaj ważne wydarzenie. To jest ważne wydarzenie. Toyota Motor Corporation na swojej oficjalnej konferencji, w której uczestniczył sam prezydent. No. Oglądałem relacje. No, widać, że przywiązują do tego wagę. No, trudno, żeby nie przywiązywali do tego wagi, bo wyjście z WRC zaowocowało tym, że wydali jakieś koszmarne ilości pieniędzy na Formułę 1, która nie przyniosła nim niczego. Teraz pytanie powstaje, czy, bo największe, może nie największe, ale jednym z zarzutów w ocenach działania teamu w Formule 1 było to, że tam był problem z zarządzaniem, że decyzje rozkładały się na zbyt wiele osób i że ten proces decyzyjny był taki, że spowodował, że nie udało się zbudować dobrego samochodu. Miejmy nadzieję, że teraz nowe, po tamtych doświadczeniach zbudują dobry samochód, że zarządzanie będzie na poziomie zarządzania teamem przed wyjściem z Mistrzostw Świata i będą mogli walczyć z Volkswagenem, czy też z innym zespołem, o Mistrzostwa Świata, że będą konkurencyjni. Mają na to 2 lata, to jest dużo tak naprawdę. Samochód będzie oparty o model Yarisa. Nie wiemy, czy będzie dokładnie tak samo wyglądał, bo ja przypuszczam, że te 2017 może być związane z tym, że będzie wchodziła, nie wiem, odświeżona nowa wersja Yarisa. Być może o to chodzi, a być może chodzi o to, żeby mieć czas na zbudowanie bardzo konkurencyjnego samochodu, bo wyzwanie jest duże. No właśnie, Toyota nie może sobie pozwolić właśnie na tą sytuację, która miała miejsce w Formule 1. No nie może sobie pozwolić na taką sytuację, nie może sobie pozwolić na to, co zrobił Hyundai parę lat temu, czy też paręnaście, wchodząc tak trochę od kuchni i no, osiągając to, co osiągał. Dobrze o tym wie Tomek Kuchar, zresztą jest na naszej stronie mktv.pl materiał z rajdu Korsyki Hyundaiem, więc warto zobaczyć. No musi wejść i musi być co najmniej konkurencyjna z Volkswagenem. Dobrze, powiedz mi, co może zmienić wejście Toyoty w rynku WRC? No zawsze przy takich okazjach mówi się, że jest szansa na to, że pobudzi inne firmy do tego, żeby były konkurencyjne, szczególnie japońskie. Bo jak wiadomo, konkurencja na rynku japońskim jest bardzo duża, więc być może i trzymam za to kciuki i wszyscy trzymajmy, że Mitsubishi być może zdecyduje się na powrót do Mistrzostw Świata. Może nie od razu z modelem WRC, mówi się o R5 na bazie tam najnowszego Space Stara bodajże. Może Subaru pomyśli o tym, że jednak swoją świetność zawdzięcza temu, że było w rajdach przez tyle lat i może warto wrócić i powalczyć. No myślę, że Suzuki po swoich doświadczeniach to raczej nie. Być może któryś z europejskich koncernów pomyśli o tym, że Formuła 1 to trochę za dużo, a rajdy są dobrym, bo jest Volkswagen, renomowana firma, jest Toyota, jest Hyundai, wielki koncern koreański. Więc no, należy mieć nadzieję, że może pobudzi to do tego, że wrócą duże firmy do WRC. A co z Citroenem w tej sytuacji? No, Citroen w tej chwili trzyma się, jakby postawił bardziej na WTCC. Trzyma się w Mistrzostwach Świata głównie dlatego, że ma sponsora z Abu Dhabi i tam jest kontrakt podpisany. Nie wiem, na ile jest w tej chwili przedłużony, więc no, trzymam kciuki, żeby został, ale mam co do tego wątpliwości. Czy to jest jakieś światełko w tunelu do zespołu fabrycznego dla Kubicy? No myślę, że tak, bo no, jest to zawodnik ze ścisłej czołówki tak naprawdę, plus do tego jego umiejętności pracy z inżynierami, jego wiedza o oponach, o zawieszeniu, o pracy zawieszenia, o tym wszystkim, no jest bezcenna dla każdego zespołu rajdowego, więc myślę, że no miejmy nadzieję, że gdzieś tam te sygnały ze strony Toyoty będą płynęły w kierunku Roberta, oby. No tam tylko zauważyłem dzisiaj na tej oficjalnej prezentacji, że z przodu było Michelin. A to się jeszcze wszystko może zmienić, to tak naprawdę 2 lata jest na to, żeby dogadać różnych partnerów i zrobić. No na razie jakby korporacyjnie Toyota jest związana z Michelin, ale może w rajdach się zwiąże z Pirelli, a poza tym wiadomo, co to będzie za 2 lata. Ale czy ty myślisz, że... no bo o tym, że Toyota wejdzie do Mistrzostw Świata, no to mówiło się, bo ta konferencja była zapowiadana. Nie po to jeżdżą przez rok z Motorsport Italia we Włoszech i w innych miejscach, żeby nie wejść. Czy ty myślisz, że założenie własnego zespołu i właśnie przeczekanie, nie wiązanie się z zespołem fabrycznym, bo była taka możliwość, wiemy u Roberta, że to jest też
jakaś taka decyzja świadoma ze strony? Nie wiem. No, myślę, że Robert był w takiej sytuacji, że nie bardzo miał szczególny wybór, jeśli chodzi o ten sezon, więc postawił na to. Myślę, że no, na pewno Robert chciałby znaleźć się w zespole fabrycznym, no bo to gwarantuje przede wszystkim samochód z najwyższej półki, więc myślę, że może być to droga i oby była. No to w takim razie dziękujemy. Czekamy. Zapraszamy do oglądania MKTV.pl. Jest dużo materiałów o Toyotach i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.